Druga wojna światowa obfitowała w tajne projekty zarówno po stronie aliantów, jak i państw osi. Każdy słyszał o rakietach V-1 i V-2 Niemców, które były pod strachem Brytyjczyków, a już na pewno każdy wie o pierwszych bombach nuklearnych zrzuconych na Hiroshimę i Nagasaki. Oba te militarne projekty były tajne i oba miały porównywalną rangę. Gdyby Niemcy dopracowali swój projekt przed końcem wojny i wprowadzili go do masowego użycia, wpływ tej technologii byłby porównywalny z nuklearnym projektem Amerykanów. Dziś chcemy Wam opowiedzieć o ciekawym, tajnym projekcie Japończyków, który był ich pomysłem na wygranie wojny z USA. Pomysłem tak tajnym i dziwnym, że gdy Amerykanie po zakończeniu wojny go przejęli, nie mogli uwierzyć, że coś takiego zostało w ogóle skonstruowane. Zacznijmy jednak od tego, że Japonia, gdy zaatakowała Pearl Harbor, liczyła na to, że atak ten zniszczy całą flotę USA, która tam stacjonowała. Tak się nie stało. Japonia zaczęła więc poszukiwać takiego rozwiązania, które mocno wstrząśnie opinią publiczną w Ameryce, tak, że zdecyduje się ona skapitulować. Rozważali nawet użycie broni biologicznej, z czego z całe szczęście koniec końców zrezygnowali. Wtedy to właśnie admirał Yamamoto, głównodowodzący marynarką wojenną, wpadł na pomysł, by przeprowadzić szybkie bombardowania miast amerykańskich, szczególnie takich, które znajdują się po drugiej stronie kontynentu, czyli na przykład stolicy. Problem stanowiło jednak to, w jaki sposób przeprowadzić taką operację. Nie było rakiet mogących przenieść bomby. Nie można było wysłać lotniskowców z bombami, bo te szybko zostałyby zniszczone przez wroga. Yamamoto opracował więc wizjonerski plan. Stworzenie podwodnego lotniskowca, który przepłynąłby niezauważony w pobliżu miast nieprzyjaciela i stamtąd zaatakował. Małe samoloty zwiadowcze na łodziach podwodnych to nie jest nowy pomysł i takie jednostki są budowane. Co innego jednak zbudować okręt, który byłby zdolny do zabrania kilku bombowców z ciężkimi bombami i jeszcze mógł pływać pod wodą. To nie było łatwe rozwiązanie, choćby dlatego, że doczepienie ciężkiego hangaru z samolotami powodowało przewracanie się statku na boki. Dodatkowo hangar musiał być szczelny i wytrzymywać ciśnienie wody. Japończycy opracowali więc największy okręt podwodny tamtych czasów, który składał się z dwóch połączonych kadłubów, co zapewniało mu stabilność. Miał 120 metrów długości, a 30-metrowy hangar mieszczący trzy składane bombowce znajdował się po środku tych kadłubów. Samoloty startowały z pokładu, ale lądowały już na wodzie i były podnoszone z powrotem za pomocą dźwigu. Co ciekawe, by przyspieszyć start, rozruch silników, samoloty miały podgrzewacze oleju, który zmniejszał rozruch z ponad 20 do tylko kilku minut. Japończycy planowali skonstruowanie ponad 20 lotniskowców, jednak losy wojny i zabójstwo Yamamoto zmniejszyły tę liczbę i ostatecznie powstało ich tylko kilka. Ta garstka jednak nie miała wpływu na losy wojny. W ostatecznym akcie desperacji nakazano podwodnym lotniskowcom samobójcze ataki, jednak i one nie doszły do skutku, gdyż wcześniej USA zrzuciło bomby nuklearne i zmusiło Japonię do kapitulacji. Ostatecznie okręty przejęli Amerykanie. Byli oszołomieni ich rozmiarem i rozwiązaniami technicznymi. Konstrukcja Japończyków wyprzedziła bowiem ówczesne rozwiązania. Ich okręt został przebadany przez Amerykanów i zatopiony, by nie dostał się w ręce Rosjan. W ten oto sposób zniknęły jedne z najciekawszych okrętów podwodnych, lecz ich dziedzictwo przetrwało. Amerykanie wykorzystali mnóstwo rozwiązań z okrętów Japończyków, by stworzyć swoje pierwsze łodzie podwodne, z których już jednak nie startowały samoloty, a pociski balistyczne z bronią nuklearną. I to wszystko na dziś. Jeśli chcecie więcej ciekawostek historycznych, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!